Wczoraj odbyła się konferencja prasowa burmistrza Międzyzdroju Leszka Dorosza. Burmistrz podsumował miniony rok i przedstawił zaplanowane działania na rok bieżący, w tym imprezy kulturalne i sportowe w gminie Międzyzdroje. Leszek Dorosz odpowiadał także na pytania dziennikarzy. Postanowiliśmy, że rozpoczniemy rok 2012 właśnie od takiego spotkania z Państwem, żebyśmy się na przyszłość dobrze rozumieli i aby informacja, która od nas płynie do mieszkańców, turystów, wszystkich zainteresowanych, była, jak o ile to możliwe, z pierwszej ręki. Bo nie ma nic gorszego niż przetworzona wielokrotnie informacja. Wszyscy bawiliśmy się w głuchy telefon i wiemy, jaka na końcu często ta informacja bywa. Dlatego cieszę się z frekwencji przybycia Państwa na to spotkanie i chcielibyśmy dzisiaj przeprowadzić to nasze spotkanie w kilku punktach. W pierwszym kilka moich zdań na temat ogólnej sytuacji, w jakiej jest gmina Międzyzdroje i samorządy w ogóle w obecnej sytuacji makroekonomicznej i mikroekonomicznej i nowych zapisów ustawowych i tego, co nas czeka w najbliższym czasie. W drugim punkcie chciałbym Państwu zaprezentować planowane i realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne oraz zamiary na przyszłość. Jesteśmy na etapie przygotowywania takiego całego materiału dotyczącego inwestycji w latach 2012-2024. Później przejdziemy do prezentacji imprez kulturalnych, sportowych, edukacyjnych i tych wszystkich naszych zamierzeniach, również promocyjnych, które chcemy przeprowadzić i które przeprowadzamy rokrocznie, a o nowych sprawach także chcielibyśmy powiadomić. Stąd udział pań dyrektorek Międzynarodowego Domu Kultury Jadwigi Bober, Miejskiej Biblioteki Publicznej pani Angeliki Gałeckiej, pani kierownik referatu promocji Aneta Czyżak służy informacjami i po moim krótkim wystąpieniu i w trakcie prezentacji osoby będą prezentowały Państwu te nasze zamierzenia na rok 2012. Na końcu naszego, oczywiście po każdym bloku, czy też w trakcie, ale myślę po wystąpieniu każdej z osób, będzie czas na zadawanie pytań, bo później na końcu pewnie by i Państwu, i nam uciekły pytania i odpowiedzi. Dlatego po moim wystąpieniu, jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś pytania, to służę odpowiedzią na te wszystkie zadane ewentualnie pytania. I na końcu, jako podsumowanie, kiedy przejdziemy na skromny poczęstunek, który dla Państwa przygotowaliśmy, też jest czas na wymianę już taką luźniejszą poglądów. Możemy podyskutować, porozmawiać w już bardziej dowolnej i prywatnej może atmosferze. Tak więc no, może przystąpię już bez zbędnej zwłoki do tego mojego krótkiego wystąpienia. Jak wiecie Państwo, bo wszyscy jesteśmy mieszkańcami, żyjemy i żyjemy i w Polsce, i w swoich miastach, miasteczkach, i wszyscy mamy telewizory, czy większość z nas, i tam z tego głównie przekazu medialnego, a także no, też z prasy i radia, słyszymy często słowo, mantrę powtarzaną, mianowicie kryzys. I właściwie tak jak przez kilka ostatnich lat i usprawiedliwieniem, a także podstawą sukcesu było stwierdzenie Unia Europejska, tak w ostatnim okresie formą usprawiedliwienia do pewnych działań i rządu, samorządu też często, jest słowo kryzys, które ma wyjaśniać właściwie wszystko i wszystko tłumaczyć. Niestety zamierzenia i ostatnie decyzje, począwszy od roku 2009, myślę tutaj o ustawie o finansach publicznych, czyli sierpień 2009, kiedy ta nowa ustawa została opublikowana, przegłosowana, przeszła przez Sejm, okazało się w niej, że tak naprawdę w dużej części odpowiedzialnymi za trudną sytuację, która jest w ostatnim okresie w Polsce, odpowiedzialne są samorządy.
I po tym stwierdzeniu okazały się akty wykonawcze, czyli rozporządzenia, myślę tu o dwóch, również przez Ministerstwo Finansów wydane z marca 2010 i z grudnia 2010, które po tym stwierdzeniu jak gdyby pokazywały drogę dojścia do jakiejś normalności, sukcesu, oszczędności, które powinien ten samorząd, te samorządy właściwie w kraju powinny natychmiast u siebie wdrożyć. I właściwie to rozporządzenie i ta ustawa mają na celu uporządkowanie sytuacji finansowej w kraju i niedopuszczenie do nadmiernego zadłużenia się państwa, bo to jest jeden z powodów niemożliwości wstąpienia do strefy euro przez Polskę. Ale jak to często bywa, osoby, które wydają tak jednoznaczne opinie, a które zarazem decydują o życiu nas wszystkich, tutaj na dole, w samorządach, kierują się często dobrem widzianym przez pryzmat czy z pozycji decydentów i pozycji Warszawy, a w tym wypadku budżetu centralnego i jego wskaźników. Wszyscy słuchaliśmy w ostatnim okresie i dopingowaliśmy panu ministrowi Rostowskiemu w trudnej, heroicznej walce, aby nie przekroczył zadłużenia 55%, żeby nasze państwo takiego zadłużenia nie miało, bo groziły nam restrykcje, bilansowanie budżetów itd., itd. I tak naprawdę wielu z nas myślało tylko o jednym, no aby to się udało, bo przecież będzie gorzej. W związku z tym minister finansów postanowił, że zupełnie inaczej będzie traktowany i liczony deficyt samorządu, jednostek samorządu terytorialnego. W pierwszym rozporządzeniu nakazał nam, aby do roku 2013, licząc te wskaźniki zadłużenia według starej ustawy jeszcze, czyli wskaźnik zadłużenia nie może przekroczyć w samorządzie 60% dochodów budżetu, a spłata zadłużenia w danym roku nie może przekroczyć 15% dochodu. Natomiast od 2014 roku nasze możliwości kredytowe, czyli określenia deficytu, będą liczone indywidualnie dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. I włożono tutaj taki aspekt historyczny, niestety tylko trzyletni, czyli począwszy od roku 2011, obejmujący rok 2012 i 2013. I w ciągu tych trzech lat jednostki samorządu, które będą miały nadwyżkę operacyjną, czyli nadwyżkę między dochodami a wydatkami bieżącymi, będą mogły ubiegać się o jakikolwiek kredyt, pożyczkę, emitować obligacje. Tak więc od roku 2014 wszyscy będziemy raczej spoglądali już nie na wskaźniki te wcześniejsze, czyli 60%, nieprzekroczenia 60%, tylko wszyscy będziemy przeglądali wykonania budżetów z tych lat trzech poprzedzających i będziemy wtedy mogli sobie określić, czy taki deficyt jest w ogóle możliwy. Mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że żadna z osób zarządzających jakąkolwiek gminą czy miastem w tym kraju nie marzy o tym, aby nie bilansować dochodów i wydatków bieżących i w ogóle, żeby uchwalać czy wykonywać deficyty. Wszyscy chcielibyśmy mieć na tyle płynną i dobrą sytuację finansową, żeby móc się wykazać nadwyżkami, bo przecież takowe mogłyby się przełożyć na zwiększenie ilości inwestycji albo na zmniejszenie obciążeń mieszkańców. Myślę tu o obciążeniach podatkowych lub innych opłat z różnych tytułów, które mieszkańcy wpłacają do budżetu gmin. Natomiast nastąpił zbieg kilku faktów, patrząc na to makroekonomicznie.
czyli nowa perspektywa finansowa i budżet unijny na lata 2007-2013, a zwłaszcza od roku 2008 i początku roku 2009, kiedy te środki faktycznie stały się dostępne, bo jak wiemy, rok 2007 i do połowy roku 2008 był to właściwie czas stracony, bo rok 2007 to wybory przedterminowe do parlamentu, zmiana władzy i nowe wytyczne, nowe zamierzenia, również inwestycyjne dotyczące budżetu państwa na lata kolejne spowodowały, a także nie określono zasad i możliwości i priorytetów możliwości pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. I tak naprawdę my pierwsze wnioski zaczęliśmy składać w roku 2008. Tak więc był to ten okres, kiedy jeszcze była hossa na rynku, czyli lata 2007 i 2008. Jesień 2008 to kryzys, który rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych upadkiem banków i systemu finansowego, który miał swoje oczywiście przełożenie później na sytuację od roku 2009 w Europie i od połowy, powiedzmy, 2009 roku w Polsce. I w tym momencie załamał się rynek nieruchomości, rynek sprzedaży nieruchomości, czyli pozyskiwania dochodów majątkowych. Duzi inwestorzy, którzy mieli inwestować między innymi w Międzyzdrojach, wstrzymali te inwestycje. My liczyliśmy na, no już nawet po sprzedażach, które nam się udawało realizować w latach 2007 i 2008, na to, że inwestorzy wybudują często hotele czy duże ośrodki, które przełożyłyby się na dochody bieżące w postaci różnego rodzaju podatków. Niestety to nie miało miejsca. Tak więc możliwość pozyskania środków europejskich i brak dochodów majątkowych, które miały posłużyć samorządom jako wkłady własne do poszczególnych projektów unijnych. I te dwa jak gdyby sprzeczne ze sobą zdarzenia spowodowały, że większość gmin, aby nie utracić możliwości inwestowania i przeprowadzenia szeregu potrzebnych przecież zmian prorozwojowych na terenie swoich gmin, no, musiały pozyskać pieniądze z innego źródła jak dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości. Często sięgnęły po kredyty, pożyczki, wyemitowały obligacje. I tak per saldo dla samorządów się to opłacało, ponieważ jeszcze zwłaszcza na początku, w latach 2008-2010, dofinansowania były rzędu od 50 do 85%. I można było, nawet biorąc kredyt czy emitując obligacje, biznesowo to obronić. Koszt pozyskanego pieniądza był znacznie niższy niż rekompensata z otrzymanej dotacji. I to spowodowało, co rzeczywiście minister finansów i wszyscy potwierdzają, że do roku 2010 deficyty były niewielkie samorządów i poziom zadłużenia był bardzo na niewielkim, powiedzmy, 2% poziomie w skali w ogóle zadłużenia państwa. Od roku jesieni 2009 to zadłużenie samorządów rośnie z natężeniem na rok 2010, 2011 i na ten rok bieżący. Ponieważ szereg samorządów właśnie w tym okresie od roku 2010 realizuje bardzo wiele inwestycji infrastrukturalnych o znacznych wartościach. Tak więc i minister na pewnej z konferencji powiedział, no proszę bardzo, drastyczny wzrost zadłużenia samorządów to może doprowadzić do przekroczenia magicznych 55%. Ja to rozumiem, no każdy, kto potrafi to liczyć, wie o tym, że rzeczywiście te restrykcje byłyby dosyć duże. Natomiast my wprost wskazujemy, że nasze zadłużenie to około 7% ogólnego zadłużenia państwa. I ma i będzie miało, co jest wyrazem w wieloletnich prognozach finansowych. Tam wyraźnie pokazaliśmy sposób i termin zadłużenia, ale także spłaty w poszczególnych latach. Pokazujemy, że był to okres przejściowy w momencie, kiedy inwestycje w gminach były prowadzone
i na pewno samorządy nie mogą bić się tutaj w piersi, że one są powodem nadmiernego zadłużenia państwa. Tym bardziej, że tak jak powiedziałem, gro zadłużenia wynika z inwestycji planowanych i realizowanych przez samorządy. My nie przejadamy środków i nie możemy nawet przejadać środków z dochodów majątkowych. Jest to ustawowo zakazane. Wszystkie płace i wydatki bieżące muszą być regulowane z dochodów bieżących jednostek samorządu terytorialnego. Tak więc samorządy spodziewają się raczej po Ministerstwie Finansów, aby nam pokazano oszczędności w budżecie państwa, a właściwie w kosztach funkcjonowania państwa na szczeblu centralnym, gdzie jest generowany głównie dług i gdzie znaczna część tych środków, czyli deficytu, jest przeznaczana na wydatki bieżące, a nie na wydatki inwestycyjne. My, samorządy, nie możemy być traktowani jako chłopcy do bicia, których wskazuje się jako źródło niepowodzenia czy kłopotów. Zanim przejdę do inwestycji tutaj u nas, chciałbym Państwu tylko w kilku zdaniach zacytować to, co się dzieje w chwili obecnej. Otóż Ministerstwo Finansów, mimo że cały czas jest, korespondujemy poprzez swoje agendy, poprzez Związki Miast Polskich, Związki Miast Gmin Wiejskich i inne gremia, a także przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu, gdzie monitorujemy, pokazujemy i wskazujemy możliwości oszczędnościowe, oszczędności, które mógłby minister finansów mieć właściwie na już. I mimo że na pewnie część samorządowców szczebla powiatowego by się mogła oburzyć, innych by to dotknęło w inny sposób i trudno, żeby to stwierdzali wprost, ale część jest na tyle odważna, że mówi, że szczebel powiatowy się nie sprawdza w tej dobrej ustawie o samorządzie terytorialnym, to jednak powiat wielu z nas uznaje jako szczebel, który jest bardzo kapitałochłonny, a sam z siebie nie jest w stanie wygenerować wielu inwestycji. Ktoś to nawet przyrównał dowcipnie do filmu Żółta Łódź Podwodna i tam był taki potwór, który się sam zjadł od ogona. No niestety powiaty głównie pracują na swoje koszty funkcjonowania. Inwestycje są naprawdę niewielkim procentem w ogóle ogólnych wydatków powiatów. Oczywiście nie będę tu wspominał o innych wskazywanych przez samorządy źródłach kasy chorych i inne, do których wszyscy Państwo, czy większość Państwa zdecydowanie mogłaby wymienić i pokazać te oszczędności. No, biura polityczne przy ministerstwach poszczególnych to może nie oszczędność wielka, ale na pewno idąca w miliony i też uważamy, że pan minister, każdy z panów ministrów wie, z której partii przybył i pewnie linii melodycznej tak zwanej partii politycznych rządzących nie trzeba mu podpowiadać. Proszę nie odbierać tego jako przytyk w jakąkolwiek ze strony jakiejkolwiek partii politycznej, bo obserwując działania od wielu lat, niewiele się to różni, niezależnie kto rządzi. W każdym razie ta korespondencja, dyskusje, monity to cały czas trwają. Włączył się w tą dyskusję między samorządem a rządem włączyły się regionalne izby obrachunkowe. Uzyskaliśmy ostatnio taki materiał, ponieważ przedstawiciele Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych wystąpili do Ministerstwa Finansów i zaprezentowali podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej analizę skutków wdrożenia propozycji resortu finansów w sprawie ograniczenia deficytu gmin, powiatów i województw. I co z niej wynika? Wynika z niej między innymi, że tylko w tym roku samorządy będą musiały zrezygnować z inwestycji na kwotę co najmniej 5,1 miliarda złotych. Jak wiecie Państwo, nasze inwestycje są również owatowane, czyli my płacimy od każdej inwestycji do budżetu państwa 23%.
I te 23% od tych 5, co najmniej 5 miliardów nie wpłyną. Czyli można uszczerbek z tytułu podatku VAT już liczyć na ponad miliard złotych. Nie można pominąć tutaj ilości przetargów, do których stawały firmy małe, lokalne i które tych zleceń nie będą miały. To musi przełożyć się w perspektywie na wzrost bezrobocia, a więc mniejsze dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT również, a większych wydatkach na pomoc społeczną przy wzrastającym bezrobociu. I jak gdyby tego jednego ja nie potrafię zrozumieć, że Ministerstwo Finansów, które musi patrzeć na państwo polskie w dłuższej perspektywie, nie tylko roku czy kadencji, nie bierze tego pod uwagę, że ograniczenie tak drastyczne możliwości inwestycyjnych, ale nie tylko, zakupów również przez samorządy, spowoduje w perspektywie kilku lat drastyczny wzrost bezrobocia. Kiedy w roku ubiegłym ukazały się materiały pokazujące, że bezrobocie w roku 2011 ma spaść do 9,9%, uśmiechnąłem się i powiedziałem, dobrze będzie, jeżeli to będzie 13%. A gdy pójdziemy dalej w tym kierunku ograniczenia naszych możliwości, uważam, że powinno to być co najmniej 14, jeżeli nie 15%. Procent w ciągu najbliższych dwóch lat, do roku 2013. Oczywiście ratunkiem wskaźnikowym jest emigracja, bo wielokrotnie przedstawiciele poszczególnych rządów bardzo się cieszyli, jeżeli mogli zaproponować własnemu narodowi wyjazd za chlebem do innych państw. Pamiętam taką scenę, kiedy na schodach samolotu jeden z poprzednich premierów machał banknotem 50 euro i powiedział, po pierwsze Unia Europejska, po drugie będą otwarte rynki pracy na całym świecie, możecie już wyjeżdżać. Tak jakby zapomniał, że nie tylko w Polsce, ale w wielu państwach Unii Europejskiej istnieje umowa społeczna, w której obecnie pracujący łożą na obecnych emerytów. Tak więc składki wpłacane z tytułu opłat składek rentowych innych państwach wpływają na lepszą sytuację finansową płatników emerytur i rent w tamtych państwach, nie u nas. Nie wykorzystaliśmy, muszę to stwierdzić, do tej pory naszego potencjału, który drzemie w ilości młodych ludzi i ich potencjale. Dlatego, że przez wiele lat mieliśmy dobry przyrost naturalny, a państwa zachodnie od dawna się z ujemnym borykały i musiały się posiłkować importem siły roboczej z wielu państw, w tym z Polski, a my mieliśmy nadwyżkę. Mieliśmy olbrzymi i mamy, mam nadzieję jeszcze, olbrzymi potencjał, aby to młode pokolenie wyszło na rynek pracy. Stąd też uważam, że błędem jest określanie wieku emerytalnego na jakimkolwiek poziomie, w tym 67 lat, gdyż łatwo jest stworzyć, ponieważ zręby obliczenia emerytur już są, myślę tutaj o filarze drugim, i kiedy powstały fundusze emerytalne, otwarte fundusze emerytalne i każdy z nas miał zawsze wgląd w ilość środków zgromadzonych, wystarczy do tego informacja na końcu każdego roku kalendarzowego, ile otrzymałby zainteresowany emerytury, gdyby chciał przejść od 1, powiedzmy, stycznia roku następnego i gdyby ją wziął jednorazowo przez lat 10 czy dożywotnio, licząc tutaj średnią długość życia poszczególnych czy Polek czy Polaków. I w momencie, kiedy stwierdzałby, że jest to kwota niesatysfakcjonująca, mógłby podejmować każdą indywidualną decyzję o pracowaniu dalej. Natomiast gdyby ktoś zadowolił się mniejszą kwotą, to przecież z wypracowanych przez siebie środków otrzymywałby te pieniądze. Więc nic innego jak urynkowienie również systemu emerytalnego jest koniecznością. Przepraszam, jeszcze tylko jedno zdanie. Podobnie jak urynkowienie ubezpieczeń zdrowotnych, co by przydało się
jak wszyscy wiecie Państwo, problemy z lekarzami, aptekarzami i innymi, a urynkowienie ubezpieczeń, powtarzam, zdrowotnych spowodowałoby, że powstałyby firmy, które ubezpieczałyby, zaproponowałyby każdemu, każdej osobie, która chciałaby się ubezpieczyć, koszyk podstawowy za dane kwoty miesięcznie wpłacany. I podobnie jak to jest z naszymi samochodami, każda stłuczka czy konieczność wizyty u blacharza to faktura, a za fakturą idzie rekompensata finansowa od ubezpieczyciela. Tak więc aptekarze nie musieliby myśleć o procencie dofinansowania czy bonifikaty, tylko sprzedawaliby lekarstwo według cen urynkowionych, ponieważ konkurencja byłaby, a jeżeli jest to pewna refundowanych lekarstw, to wiadomo, że te, które są na liście, są świętymi krowami i już nikt nie dba o urynkowienie tej ceny. Byłaby konkurencja między producentami środków do leczenia. No ale to jest jak gdyby poza tematem naszych spotkań, ale myślę tutaj, że raczej spodziewalibyśmy się, ja przyznam, spodziewałem się, że nowy rząd, nowy stary rząd, który przyjdzie, podejmie w drugiej kadencji trudną konieczność przeprowadzenia reformy, dwóch głównych reform, które pomogłyby naszej sytuacji i politycznej, i gospodarczej. A mianowicie pierwsze, ustawa o finansach publicznych i zmiana obiegu przepływu pieniądza w tym kraju, czyli pieniądze, gdzie powstają, a mianowicie w gminach pozostają, a my wykupujemy usługę na szczeblu wojewódzkim i krajowym, określając ją w procencie swoich dochodów. I druga, ordynacja wyborcza, a mianowicie przedstawiciele do Sejmu powinni trafiać z ordynacji większościowej i dopóki istnieją powiaty, to każdy powiat powinien mieć swojego przedstawiciela w Sejmie, wybieranego z ordynacji większościowej, nie z listy politycznej, partyjnej, tylko tego, który spełni pewne wymogi, łatwo sobie je wyobrazić, 1000 podpisów, jestem na liście, mogę sobie w nawiasie przy nazwisku przynależność polityczną czy coś o sobie dodać. Natomiast taka osoba musiałaby, myśląc o kolejnej ewentualnie kadencji, opowiadać się i tłumaczyć ze swojego głosowania w Sejmie, ponieważ dana społeczność lokalna wybierałaby tą osobę i rozliczała tą osobę. To spowodowałoby, mimo że to dwie niby mniej może ważne dla wielu ustawy, ale proszę mi wierzyć, kluczowe dla funkcjonowania państwa, czyli pieniądze i stanowienie prawa. A stanowienie w tym kraju prawa, co mogę naocznie stwierdzić od roku 2006, jest na coraz słabszym poziomie. Coraz więcej mamy bubli prawnych, którymi powinien się zająć Trybunał. Myślę tutaj o ulgach obligatoryjnych, o przekształceniu na przykład wieczystego na własność budynków. Mamy część takich budynków, które są w posiadaniu wieczystej dzierżawie, które są zabytkami przy okazji i my mamy obligatoryjny w tej chwili ustawowy obowiązek przekształcenia, czyli od sprzedaży, z obowiązkową już ustawową ulgą 50% bonifikatą, a pozostałą kwotę musimy rozłożyć, oczywiście kiedy będzie taki wniosek, ale wszyscy składają, na 20 lat. Tak więc drastycznie spadają z tego tytułu dochody do budżetu poszczególnych gmin. Ja rozumiem, że chce się pójść w kierunku ulżenia właścicielom nieruchomości, tym bardziej jeżeli to są zabytki, ale nie może się to odbywać tylko i wyłącznie kosztem dochodów samorządów, kiedy rozporządzenie nakazuje bilansowanie dochodów i wydatków bieżących. I teraz przejdźmy do Międzyzdrojów. Proszę Państwa, my rozpoczęliśmy w grudniu ubiegłego roku inwestycję, która jest projektem wspólnym kilku samorządów i innych jednostek organizacyjnych. Mówię tu o zarządzie portów również. Myślę tutaj o zachodniopomorskim szlaku żeglarskim, o marinie w Wapnicy.
W tej chwili jesteśmy na etapie już rozpoczętych prac, które zakończą się do końca listopada bieżącego roku. Koszt jest trochę powyżej 9 milionów złotych, wliczając koszty dokumentacji i innych. Koszt samej budowy to 8,3 miliona złotych. Oczywiście będziemy szukali operatora w najbliższym czasie, czyli osoby, związku, stowarzyszenia, firmy, która wzięłaby naszą marinę w dzierżawę. Oczywiście ogłosimy konkurs. Chcielibyśmy wyłonić osobę czy firmę, która na tym się naprawdę zna i która taką marinę, w cudzysłowie, bo jest to przystań właściwie jachtowa, niewielka, na 54 jednostki, która taką marinę poprowadzi. Nie oczekujemy tutaj z tego tytułu jakichś znacznych rekompensat w postaci czynszu dzierżawnego. Raczej dla nas ważne jest, aby ona cały rok funkcjonowała i spełniała nasze oczekiwania. Myślę tutaj o między innymi promocji gminy i zwrócenie się do żeglarzy, którzy powinni wrócić na te akweny, bo żagle nam gdzieś zniknęły. Trójmiasto znacznie lepiej sobie radzi w tej materii i nie tylko w tej. Tak więc złożyliśmy również wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W tej chwili jesteśmy na pierwszym miejscu niestety listy rezerwowej, ale liczymy na to, że oszczędności z tytułu przetargów, które będą i które są już przeprowadzane w poszczególnych gminach, spowoduje, że jako pierwsi na boisko się dostaniemy, czyli będziemy mogli realizować czwartą inwestycję z tego programu. Jak wiecie Państwo, trzy ulice udało się nam wyremontować z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. No to liczymy, mimo że dofinansowanie w tym roku jest niższe niż w latach poprzednich. Określono dofinansowanie do 30% inwestycji, wydatków kwalifikowanych, ale nie więcej niż 1 milion. W związku z tym, że nasza inwestycja jest powyżej 4 milionów złotych planowana, więc liczymy tutaj na uzysk maksymalny. Oprócz tego będzie kilka dokumentacji poszczególnych drugich ulic, między innymi dokumentację Gryfa Las, czyli zwracamy się w kierunku Świnoujścia i chcemy w tamtym budować drogę wraz ze ścieżkami rowerowymi. Liczymy na to, że nasi sąsiedzi ze Świnoujścia również docenią te tereny położone na Wyspie Wolin i ładnie moglibyśmy wspólnie przygotować te tereny do przyszłych potencjalnych inwestycji turystycznych. Budując drogę, budując ścieżki rowerowe, chodniki, ładnie to oświetlając, dzieląc czy dając możliwość w planach zagospodarowania przestrzennego, możliwość podziału tych nieruchomości, otwieramy się na potencjalnych inwestorów i liczymy na to, że w przyszłości od strony morza będzie to pięknie oświetlony teren i taka właściwie naturalna możliwość rozwoju dla obu tych sąsiednich gmin. I projekt, który wspólnie z trzema innymi gminami, myślę tutaj o Świnoujściu, Dziwnowie i Wolinie, realizujemy, myślę, że on jest na dobrej drodze, pozyskanie wody z rejonu Kodrąbka i Kołczewka. W tej chwili ogłosimy lada dzień przetarg na wykonanie dokumentacji potwierdzającej zasoby wody na tym terenie. Potwierdzającym, celowo użyłem tego słowa, ponieważ wszyscy wiemy, że tamte zasoby są i to znaczne. Mamy umowę podpisaną, a także między tymi czterema gminami o współfinansowaniu dokumentacji. Jesteśmy po rozmowach z Urzędem Marszałkowskim. Ostatnie spotkanie odbyło się 4 stycznia.
na którym był również przedstawiciel zarządu spółki Gaz System. Uważamy, że przy inwestycji strategicznej dla kraju, jaką jest niewątpliwie gazoport, nie wzięto pod uwagę bezpieczeństwa przesyłu gazu na terenach głównie zalesionych i leśnych, między innymi Woliński Park Narodowy, bo tutaj mniej obawiamy się wybuchu gazu czy tego gazociągu, ale istnieje zagrożenie z drugiej strony, a mianowicie pożar lasu może spowodować zagrożenie przesyłu. I uważamy, że wzdłuż przebiegu gazociągu powinien być wodociąg i co pewien odcinek powinny być zraszacze, hydranty, czyli możliwość podłączenia się jednostek do ewentualnego gaszenia i zabezpieczenia przesyłu gazu. Nie ukrywam, że gminy miałyby w tym swoją korzyść, ponieważ korzystałyby z zasobów wody, a przesył byłby sfinansowany przez spółkę albo przez Skarb Państwa, to jest pełna dowolność, albo przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, bo myślimy tutaj o ochronie przez zasobów leśnych Parku Narodowego, a także nadleśnictwa. I oczywiście wszystko będzie wymagało zgody zarządu i Urzędu Marszałkowskiego, wojewody jako przedstawiciela Skarbu Państwa, a także dyrektora Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Niemniej spotkało się to, mimo że czas płynie nieubłaganie, ze zrozumieniem. Mam nadzieję, że będziemy mogli zakomunikować, że nie tylko prowadzimy pracę odnośnie zasobowej, czyli złóż, ale także przygotowujemy się już do inwestycji, a równolegle będzie powstawała już ta magistrala przesyłu wody. Liczymy, że inwestycja ma szansę się zrealizować do końca 2015 roku. Więc są to działania perspektywiczne, mające na uwadze właśnie taki rozwój wszystkich tych tutaj gmin leżących na terenie naszych wysp i Uznam i Wolin, a także na Stałym Lądzie. Myślimy o Dziwnowie i Wolinie, o tamtych częściach, ich części. I kolejnych kilka niedużych przedsięwzięć inwestycyjnych, które planujemy, a mianowicie budowa zejścia na plażę przy hotelu Amber, oświetlenie drogi wojewódzkiej 102. Od ostatnich dwóch lat prowadzimy rozmowy po pierwsze z gospodarzem, czyli z zarządem dróg wojewódzkich w Koszalinie. Mamy już dokumentację z pozwoleniem na budowę. Kwestia jeszcze sfinansowania. Prowadzimy rozmowy ze spółką Enei, spółką córką Eneosem, aby sfinansowała, bo sami twierdzimy, że gmina nie musi być właścicielem latarń, nas interesuje światło. Światło, czyli bezpieczeństwo. I my chcemy kupić światło. I uważamy, że tego typu inwestycje powinny spółki przeprowadzać ze swojego majątku. I oczywiście na pewno w cenie tego oświetlenia, światła byłoby również w jakiejś tam części amortyzacja majątku. Ale co na lata następne? Zaproponowałem Radzie, to spotkało się z pozytywną reakcją Rady w Międzyzdrojach, że w miesiącu lutym spotkamy się i ustalimy priorytety inwestycyjne na lata 2012-2024. W tej chwili mam przed sobą niepełną jeszcze listę około 15 dużych inwestycji, które chcemy przeprowadzić w gminie. Rząd wielkości zbliżono do 100 milionów złotych. Oczywiście priorytety określi Rada, natomiast chcemy zrobić taki schemat, że w jednym roku wykonujemy 3 dokumentacje, a w roku następnym wykonujemy te inwestycje oraz kolejne 3 dokumentacje. Tak więc, żeby to było w ruchu ciągłym,
Mamy już pełną analizę stanu naszych dróg, a także przeprowadziliśmy w ostatnim okresie całą inwentaryzację sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej na terenie gminy. Nie chcemy przypadkowo wykonywać inwestycji, która nie włącza się do magistrali, do sieci przesyłowej gotowej, nowej. Bo wiemy wszyscy, apetyty bardzo różne i mieszkańców, i radnych, którzy mieszkają przy jakichś ulicach, które od dawna nie doczekały się remontu i uważają, że priorytet to ich uliczka, ulica. Natomiast oczywiście każda ma pewien stopień ważności, ale uważamy, że najpierw trzeba zrobić te wlotowe do gotowych już głównych wykonanych w latach poprzednich, czyli jak kolejowa Norwida, to w następnej kolejności ulice wlotowe do niej, aby włączyć kanalizację wodno-ściekową i deszczową już do istniejącej, a nie robić to w jakimś tam oderwaniu, bo wtedy taka kanalizacja deszczowa, która nie ma połączenia ani z jednej strony, ani z drugiej, jest tylko czym? Nie wiem, kwiatkiem do kożucha, czymś takim, żeby pokazać ilość metrów wykonanych, a nie jak gdyby efektywność funkcjonowania. Dlatego taką ilość inwestycji mamy przygotowanych. Chcemy to pokazać Radzie, łącznie ze wszystkimi materiałami, abyśmy wspólnie określili, które jeszcze dokumentacje będą w tym roku mogły być wykonane, aby w przyszłym roku w sposób logiczny i zgodnie z priorytetami określonymi móc je wykonać. Myślimy też oczywiście o czymś, czego co prawda na liście nie ma, ale co byłoby konieczne dla gminy Międzyzdroje. Ja mam pytanie, panie burmistrzu. Po tej wstępnej, krytycznej analizie polityki rządu mam wrażenie, że będzie pan startował w następnej kadencji jako kandydat niezależny. Ale to na marginesie. Jakie jest zadłużenie gminy Międzyzdroje w przeliczeniu na jednego mieszkańca? Zaraz to obliczę. Mamy zadłużenie w tej chwili 19 400 000 na koniec roku 2011 przy 6,5 tysiącach mieszkańców. To jest około 3000 zł na mieszkańca. Proszę mi wierzyć, że jeżeli chodzi o potencjał gminy Międzyzdroje, nie jest to za dużo, jest to poniżej 40%. Czyli licząc do wskaźnikowo te 60, my jesteśmy na poziomie około 40%. Przyjmuje się, że około 2000 to już jest. Ja myślę, że to chodzi o duże raczej miasta, no bo jeżeli mała gmina 6000 i 19 milionów to nie jest kwota porażająca, tym bardziej, że od 2 lat tylko spłacamy. Nie bierzemy kredytów, nie emitujemy obligacji. Jedyną pożyczkę, po którą sięgamy, to jest Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na modernizację naszej oczyszczalni ścieków, ale ona jest na końcu w 30% umarzana, więc koszt tej pożyczki nam się bilansuje w umorzeniu. Ale nie zamierzamy do roku 2014 włącznie, bo o tym mogę mówić, żadnych kredytów, posiłkować się kredytami, nie będziemy emitowali obligacji. Co roku spłacamy w tym roku 2 500 000, ponieważ spłacamy obligacje za 1 000 000 zł i 1 428 000 rocznej spłaty zobowiązań z tytułu kredytów wcześniej zaciągniętych. Interesuje mnie jeszcze temat mariny, bo w Świnoujściu jest to temat też na czasie. Jesteśmy na etapie planów, projektów i wizji i gorących dyskusji, jak ma wyglądać basen północny. Zarówno Wolin, jak i Międzyzdroje nie ma przystani jachtowej, a czas najwyższy pomyśleć. I chciałabym więcej szczegółów poznać. Czy miasto zamierza w 100% finansować powstanie tego portu? Bo eksploatacja całoroczna jest bardzo trudnym do realizacji pomysłem. Sopocka przystań koło Molo została zrealizowana ze środków prywatnych.
Porażająca kwota, 65 milionów. Naprawdę nie wiem, jak się to inwestorowi zwróci, bo tam marina działa tylko przez 7 miesięcy w roku. Ja tak, biorąc tylko cennik usług, to liczę, że oni nie są w stanie osiągnąć wpływów rzędu miliona rocznie z tej mariny. Także nie mam pojęcia, jak się to spina. Naprawdę dla mnie jest to przedziwna inwestycja. Czy Pan w szczegółach już rozpracował ten projekt? Więc w szczegółach może to za duże słowo na tym etapie. Najpierw były problemy z tym, żeby ta inwestycja w ogóle ruszyła i mogła być realizowana. Ja natomiast mogę powiedzieć jedno. Ona jest współfinansowana w 40% z projektów kluczowych, bo my nie jesteśmy z RPO, bo są dwie możliwości finansowania marin. My akurat nasza Wolińska, Kamieńska, Mielna, Rewala na dzisiaj jeszcze, koło Brzeska i dwie szczecińskie są z zachodnią, tak, to jest z RODO jest beneficjentem środków i liderem projektu. No, i my 40% mamy dofinansowania, 60% jest po naszej stronie. My chcemy ją, tak jak powiedziałem na początku, wydzierżawić podmiotowi, który ma doświadczenie. Wyłonimy go na drodze konkursu i albo będzie to podmiot, który w ramach szlaku żeglarskiego będzie bilansował sobie wpływy i rozchody, bo promując cały szlak żeglarski i wszystkie mariny, będzie mógł bilansować to jak gdyby jako grupa, bo poszczególne mariny będą mogły mieć kłopot z bilansowaniem. Jedne będą mniej odwiedzone, inne częściej, jedne mają lepsze położenie. Przelotowe jak gdyby, czyli tylko woda i oddanie ścieków i odpływamy. Inne, kiedy infrastruktura na to pozwala, spowodują, że jednak ktoś zostanie dzień, kilka dni. Więc cała infrastruktura wokół jest równie ważna. Niestety względy terenowe i finansowe spowodowały, że my nie mamy tam niestety zaplecza na zimowanie jachtów, a to jest możliwość pozyskania środków zewnętrznych i takich wpływów do budżetu, które to znaczy do budżetu tej mariny, do biznesplanu, które spowodowałoby pewnie opłacalność takiego przedsięwzięcia. My rozmawialiśmy, mamy partnerów w Helsingborgu, Szwedów, miasto 120-tysięczne i oni mają około 20 tysięcy jachtów. Jak byliśmy na spotkaniu, mówią, wejście od nas trochę i zimujcie u siebie nasze jachty, my dobrze zapłacimy. U nas szybciej zamarza akwen, musimy je wydobywać, wyciągać, a już nie mamy nabrzeży i miejsca. No, jest to zamożne społeczeństwo, które ma i ma tradycje żeglarskie i chce po prostu pływać. I chcieli, żebyśmy u siebie gdzieś tutaj mogli zbudować coś takiego. Ja zresztą podsuwałem to na spotkaniu w Szczecinie. Jest znaczna część portu niewykorzystana w Szczecinie i mogłaby być to cudowna, jedna z większych marin na Bałtyku, jak kto wie, czy nie największa. I tam powinna być przystań statków wycieczkowych, bo może ja jedno zdanie tylko powiem tak, jako osoba, która nie boi się mówić, co myśli. Powiedziałem, że Szczecin ma niezaprzeczalną okazję bycia bezpośrednim zapleczem Międzyzdrojów. Wiedziałem, mówiąc te słowa, że zwrócą na mnie uwagę, będą słuchali, co chcę powiedzieć dalej, tak? Czyli taka prowokacja celowa. Ponieważ uważam, że pogłębienie toru wodnego za 2 miliardy złotych plus coroczne pogłębianie, doprowadzanie go do żeglowni, to jest kilkadziesiąt milionów rocznie. I każdy biznes, plan przedsięwzięcia powinien się zaczynać od pozycji minus 27 milionów, bo na tyle w ubiegłym roku wyliczono pogłębianie coroczne toru. Mówię, pokażcie mi biznesplan rozbudowy portu i masy towarowej, że będzie się to opłacało. Odra nieżeglowna, towarów z południa Europy nie dostaniecie. Przechwycą je Rostock i Hamburg. Autostrady o niebo lepsze. Dojazd do tych portów jest lepszy. Tym bardziej, że mają okno na świat i morze i od razu są w pierwszej linii, a do Szczecina trzeba dopłynąć. I to też armator bierze pod uwagę jeden dzień więcej w jedną i w drugą stronę. To ma wymiar ekonomiczny. Mamy kilka statków białej floty Adlera.
stocznia, czy gryfia, czy elementy tamtej zamkniętej mogłyby produkować statki wycieczkowe. Wyobrażam sobie armatorów, którzy sfinansowaliby budowę jednego, dwóch, kilku takich pływających jednostek o niskim zanurzeniu, 200 do 300 osób, bo im większa, tym więcej zużywa paliwa i staje się mniej ekonomiczna, bo jej silniki, mówię o tych akwenach, po rozmowach z Adlerem jestem i dlatego wskazywali, że tutaj dobrze by mieć takie jednostki 200-300 maksimum. I biorąc pod uwagę nasze możliwości i naszą pogodę, która jest, i turystów, którzy szybko zobaczą, co my mamy do zaoferowania, zaczynają się nudzić. Ja wiem, że gastronomicy na tym zyskują, ale mogłaby cała branża zyskać, bo od mola odbijałyby jednostki, które płynęłyby do Szczecina. To samo z Dziwnowa, Kamienia, z naszych marin, z naszych przystani, portów, czy od mola. Ci ludzie wybieraliby się na jedno, może na kilkudniowe wycieczki do Szczecina, pieniądze by do nich przyjeżdżały, bo samymi usługami nie da się wzrost gospodarczy miasta, to musi być import pieniądza. Pieniądz musi przypłynąć z zewnątrz. Nie można tym samym pieniądzem, bo od mieszania, samego mieszania herbata nie staje się słodka. W tym wypadku, jeżeli nie ma dopływu pieniądza, a był, jeżeli działał dobrze port i stocznia, no to poprzez eksport były pieniądze, które przyjeżdżały. Teraz po likwidacji to jest ograniczone nie tylko miejsc pracy, ale dopływu pieniądza. Wtedy byśmy się chętnie podzielili tymi turystami, ponieważ oni by się czuli spełnieni i pobyt tutaj byłby pełnym pobytem. A tak zaczynają się nudzić, mówią, do Międzyzdroju warto przyjechać, ale na 4 dni, może na 5, bo dłużej nie ma co robić. Natomiast gdybyśmy mogli zrobić taki program pobytu i wizyt w Kamieniu, wszędzie, dlatego zawsze na gremiach gdzieś tam w powiecie mówię, stwórzmy razem, wymyślcie legendę, jeżeli nie ma, bo świeżo twierdziło, że nie ma powodu przyjazdu do nich. To wymyślcie sobie legendę. Ja jeszcze mówiłem o jeźdźcu bez głowy na terenie lasu i zawieźmy tam wycieczki Niemców, niech zjedzą kiełbachę, napiją się piwa i ten konia wysłuchają, będą radośni, że spędzili północy z dreszczykiem emocji czy przy piwku i wrócą do hotelu. No spędziliśmy przyjemnie wieczór. Coś się działo, było ognisko. Więc twórzmy razem takie programy pobytowe. A Szczecin mógłby wykorzystać swój port na olbrzymią marinę, na przystań dla statków wycieczkowych, tawerny, hotele i transport do miasta. I ci ludzie by często się zatrzymali tam w hotelu na dzień, dwa, weekend i my dzielilibyśmy się, ale mielibyśmy obopólne korzyści. I stąd marina nasza nigdy nie będzie taką prawdziwą mariną. Jest to przystań dla jachtów, czasowa. Jeżeli kilkudniowa uda się zbudować infrastrukturę w sołectwach, obok będzie się budował i to jest druga odpowiedź, bo albo będzie to w szlaku i będzie się w sumie ogólnie to wszystko promowało i bilansowało ekonomicznie, albo inwestor, który w pobliżu buduje duży ośrodek, bo wykorzystuje koniunkturę, wie o tym, że gmina buduje małą marinkę, przystań, no to obok buduje ośrodek taki hotelowo-gastronomiczny, który on sobie zarobi, bo ludzie przypłyną, zobaczą, że coś takiego jest i jest wtedy szansa, że te jachty zostaną dłużej, a potem wycieczki oczywiście musimy z tego miejsca zaproponować i w sołectwa, gmina cała, Międzyzdroje czy gminy ościenne. Do tego trzeba zbudować cały program i tutaj się kłaniają właśnie, i to rozmawiałem wielokrotnie, lokalne organizacje turystyczne, o ile one istnieją, one nie powinny wyręczać referatów promocji i dublować ich działań, one się powinny ogniskować wokół produktu turystycznego, gotowego. I taki na przykład szlak gotonowy jest gotowym produktem, bo kto jest właściciel nieruchomości, ale też transport musi być, gastronomia, hotele i wokół takiego produktu mogą się wszyscy zjednoczyć i wszyscy mieć na tym pieniądze. Podobnie przy szlaku żeglarskim, to nie jest pojedyncza gmina, budując to robi dopiero jedną część tego całego pomysłu. To naprawdę trzeba zrobić wspólnie z innymi w porozumieniu i mam nadzieję, że nie wezmą górę partykularne interesy poszczególnych gmin, tylko że będziemy mogli to zadanie oddać tym, którzy się na tym znają. My robimy początek, budując coś takiego. Wspieram opinię koleżanki Żółtowskiej, że tam burmistrz
marnuje tu swoje talenty. Uważam, że to mam wypłynąć na szersze wody. Panie burmistrzu, mam kilka pytań, może w jakichś tak dwóch częściach je zaprezentuję. Pierwsze dotyczyłoby takiej kwestii. Pan został burmistrzem w pewnym sensie w powiązaniu z Platformą Obywatelską. Nie? Znaczy nie należy pan do Platformy, ale jakby Platforma Obywatelska wspierała pana. W związku z czym chciałbym zapytać, czy wybrana w ostatnich wyborach parlamentarnych posłanka pani Ewa Żmuda-Trzebiatowska, która jest posłanką z Platformy Obywatelskiej, wyraża jakieś zainteresowanie również sprawami międzyzdrojów i czy w tej materii się już jakoś z panem kontaktowała? Dziękując za potwierdzenie słów pani redaktor, powiem w ten sposób. Uważam, że absolutnie nie marnuję się tutaj, ani gdzie indziej. Zawsze starałem się robić coś tak, jak potrafię robić najlepiej. Natomiast na pewno nie mam ambicji żadnych pójścia na szersze, szerokie wody. Jak zwał, tak zwał. Mam lat w tym roku 57. Dobrze mi w Świnoujściu. Praca w Międzyzdrojach mnie satysfakcjonuje i z pewnością chciałbym jej poświęcić te ostatnie lata aktywności. Tym bardziej, że jest tu wiele do zrobienia. I to tak na poważnie. Niech inni się realizują, zwłaszcza osoby, które mają coś do powiedzenia i chcą coś robić z pełnym zaangażowaniem, nie patrząc na to, jaką legitymację noszą w kieszeni. A czy zostaną wybrane, to powiedziałem, duża pomoc dla tych osób aktywnych byłaby zmiana ordynacji. Ale to na marginesie. Natomiast co do pani poseł, ja nie znam osobiście pani poseł. Ja byłem jak śledziłem pokrótce tam obrady Rady w Świnoujściu, no to kilka wystąpień czy stwierdzeń znam. Byłem też na debacie przedwyborczej i tu nie będę komentował. Każdy ma prawo do gorszych dni. Natomiast pani poseł była raz w Międzyzdrojach, z tego co słyszałem w Ośrodku Pomocy Społecznej, ponieważ jakiś jeden z problemów, o którym usłyszała, o którym wie, a który jest zbliżony do jej zainteresowań, będzie chciała wspomóc tutaj działalność naszego Ośrodka Pomocy Społecznej. I z tego co wiem, w tamtym dniu wyraziła zadowolenie i podziękowania z poparcia Międzyzdrojan dla swojej osoby, wyrażone około setką głosów. Dziękuję bardzo. Z tego przechodząc do innych pytań, chciałbym się dowiedzieć, co dalej z wykopaliskami w Lubinie, bo teren jest, tam jest dosyć skomplikowana sytuacja, teren jest prywatny. Gmina, z tego co wiem, miała takie dosyć daleko idące plany związane z rozwojem turystyki na tym terenie poprzez nawet jakieś tam zamierzenie inwestycyjne. I w tej chwili, z tego co wiem, wykopaliska nie będą w tym roku kontynuowane z powodu braków finansowych. I co dalej, panie burmistrzu? No jest to niewątpliwie bardzo niezwykle interesujące miejsce i miejsce, które mogłoby przyciągnąć rzesze turystów, ale wymagałoby jednak do inwestowania. Czym nie są zainteresowani chyba właściciele? No właśnie, jak pan redaktor sam raczył stwierdzić, jest to teren prywatny. W związku z tym są ograniczenia ustawowe możliwości inwestowania wprost na nieruchomości, która nie jest własnością gminy. My wspomagaliśmy przez 3 ostatnie lata działania profesora Rębkowskiego, pana profesora Mariana Rębkowskiego, który odkrył, który potwierdził swoje przypuszczenia i swoich kolegów, archeologów, którzy kiedyś tutaj prowadzili wykopaliska na tych terenach. Uważa, że jest to jedno z ważniejszych miejsc i na pewno to znalezisko jest z rangi biskupina, bo to jest początek i uważa, że można by było tutaj odkryć jeszcze wiele skarbów, które tkwią w ziemi,
a mianowicie jeszcze przedchrześcijańskie, gród przedchrześcijański Pomorzan, którzy tutaj mieszkali jeszcze wcześniej, z IX, X wieku i późniejsze. Pierwsze pochówki chrześcijańskie się to też tutaj odbyły. My oglądaliśmy z panem sekretarzem odkrycia grobów, ich usytuowanie w stronę twarzy zwrócone na wschód. Też opisywał pan profesor Rębkowski te znaleziska, czyli ułożenie dłoni, to co jest w dłoniach, czy sztylet, czy brosza, pierścienie, to co potwierdzało, że to była bardzo zamożna miejscowość, która ze względów głównie strategicznych powstała, broniła dostępu między zalewem i morzem. I tutaj był namiestnik książęcy na tych ziemiach, tak więc bardzo ważne wykopalisko. My 3 lata dofinansowywaliśmy, od ostatniego roku rozmawialiśmy z właścicielami o utworzeniu fundacji, którą moglibyśmy wtedy dofinansowywać jej działania jako część, czy jako, jak się, brakuje mi słowa, fundacji, składnik, nie, tylko udziałowiec, członek fundacji. Właściciele też byliby, konserwator zabytków wojewódzki również, profesor Rębkowski i wszystkie osoby zainteresowane również chciały przystąpić do tej fundacji. Moglibyśmy wtedy występować o środki zewnętrzne, gmina mogłaby wspomagać, mieliśmy wstępne nawet plany inwestycyjne, bo ja zawsze marzyłem o tym, żeby to wzgórze całe odkryć i pokryć szkłem takim albo prasowanym jakimś plastikiem przeźroczystym, tak żeby można było po tym wzgórzu się przechadzać i oglądać to, co jest pod nogami. Czyli żeby ta historia była nie tylko napisana i w gablotach, ale żeby była takim miejscem ciekawym. Bo historia jest piękna, jeżeli się ją pięknie opowiada. I to byłaby taka opowieść i unaocznienie tego wszystkiego, jak to kiedyś wyglądało. Był jeszcze aspekt religijny, bo tutaj arcybiskup i biskup Kruszyłowicz naciskali na to, żeby dokonać jak najszybciej pochówków. My uważaliśmy, że one mogą być na tej ziemi, czyli zaraz obok mogą być osoby pochowane z pełnym szacunkiem. Natomiast te groby nie muszą być pryzmą ziemi, czy jakąś płytą betonową, czy granitową. Można to przykryć również szkłem, aby ludzie zobaczyli również tych naszych praojców. Może kościół stworzy? Na to nie liczę. Kościół. Proszę nie poruszać tematów tego typu. Mam określone również przemyślenia, jeżeli chodzi o ten aspekt, ale to na marginesie. W każdym razie właściciele nieruchomości w pewnym momencie poczuli się troszkę zagrożeni, że nasza ingerencja w ich nieruchomość i w ich prowadzoną do dzisiaj działalność gospodarczą spowoduje uszczuplenie wpływów, a także konieczność dzielenia się wpływami dzisiejszymi z tytułu sprzedawanych biletów, ewentualnie niewielkiej gastronomii, które prowadzą obok. Starałem się, proszę wierzyć, wielokrotnie te obawy rozwiać. Powiedzieć, że to może dać tylko temu miejscu i właścicielom korzyść w czasie, bo kiedy to będzie z prawdziwego zdarzenia miejsce godne odwiedzania, to tych turystów, czytaj klientów, będzie znacznie większa ilość i te dochody mogą wzrosnąć. I zaproponowałem również wystąpienie ich jako właścicieli, kiedy jak gdyby odstąpili od pomysłu na dzisiaj przynajmniej stworzenia wspólnie fundacji, aby sami wystąpili, bo istnieje ten lokalna grupa rybacka, program ryby, też są możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. I jak gdyby wskazałem inne źródła możliwości pozyskania środków finansowych, a te pieniądze, które rokrocznie zabezpieczaliśmy, zdjęliśmy z budżetu.
I teraz nie wiem, bo mówię przy kamerach i w obecności mediów, ale to nie jest koniec sprawy. Czekam na decyzję tych państwa. Jeżeli się wykażą pewnym działaniem, to my chętnie do tematu wrócimy. Nie chcemy tej sprawy zostawiać, ale chcemy, aby punkt widzenia właścicieli zmienił się nie tylko w oczekiwania, z oczekiwań na współdziałanie, na troskę o to miejsce i na zrozumienie, że to służy nam wszystkim. Nie tylko gminie, ale im jako właścicielom również. Czyli powiedzmy, jest to taka, nie możemy przekreślać, że się nie będzie odbywało. Jesteśmy na pewno w ciągłym kontakcie z profesorem Rębkowskim, który przygotowuje w tej chwili materiał na pracę naukową, ale poprosiliśmy go także o przygotowanie takiej pracy popularno-naukowej, takiego pana samochodzika, żeby napisał w to sposób taki łatwy, przyjemny, przystępny, gdzie będą Międzyzdroje i gdzie będzie to opisane w sposób taki ciekawszy, powiedzmy, dla ludzi w różnym wieku. I po taką książkę chętnie by się sięgał, no bo opracowania naukowe no, będą miały węższy zakres osób, które po nie będą sięgały. Myślę, że gmina mogłaby w ramach sfinansowania odkupić nakład czy część nakładu od autora. Już takie rzeczy robiliśmy, jest to sprawdzona droga. Kwestia dogadania szczegółów, jak tylko pan profesor znajdzie czas, bo jest to osoba bardzo zaangażowana w pracę naukową. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze i coś powstanie z tego, tylko nie mogę. Mam kolejne dwa pytania, jeśli pan pozwoli, panie burmistrzu. Interesuje mnie sprawa piasku na plaży w Międzyzdrojach. Kiedyś było o tym bardzo głośno. Inwestycja w Świnoujściu trwa, piasku w Międzyzdrojach nie ma. Póki co. I drugie pytanie dotyczy promenady wykonanej za ciężkie pieniądze w Międzyzdrojach, ale jednak wymagającej pewnych poprawek, bo niedoróbki są widoczne nie tylko dla poszczególnych tam wybrańców, mieszkańców, ale dla większej liczby ludzi. I chciałbym się zorientować, kiedy te niedoróbki będą usunięte. Czy to już jest ustalone? Oczywiście. Już odpowiadam. Pierwsze pytanie, no po ostatnim sztormie, który określono sztormem 30-lecia, to się wypada cieszyć, że tej refulacji nie udało nam się przeprowadzić. Słupsk chyba wczoraj był wywiad, tak, w telewizji i przedstawiciel Urzędu Morskiego w Słupsku określił stratę na 10 milionów złotych. Tyle wydano na refulację w roku w 2011, no i morze to zabrało w ciągu 48 godzin. Cały urobek i nawet zagłębiła się plaża o 3 metry. Pokazywano poziom plaży sprzed sztormu i w dniu dzisiejszym. Tak. Natomiast dwa względy zadecydowały o tym, że do tej pory to się nie stało. Po pierwsze, oczekiwania były finansowe wprost dla gminy Międzyzdroje. Nikt, ani Urząd Morski, ani starostwo jako właściciel, bo przecież my nie jesteśmy właścicielami plaży, to jest Skarb Państwa, my nie moglibyśmy, musielibyśmy dotować starostwo, aby ono mogło zamówić refulację. W związku z tym ani jedni, ani drudzy nie mieli na to środków w swoich budżetach, musielibyśmy to w pełni sfinansować. Koszt był urzędu co najmniej 10 milionów złotych w tym zakresie, o którym mówiliśmy. I to również uniemożliwiło gminie Międzyzdroje taki wydatek. My nie mamy takich pieniędzy na dzień dzisiejszy. Chcielibyśmy się postarać o środki zewnętrzne, ale z kolei tak zwana trwałość projektu musi być zachowana, czyli 5 lat. Jak widać po sztormie, takiej trwałości nie da się nawet na 5 godzin zabezpieczyć. I w związku z tym nie można uzyskiwać środków z funduszy europejskich, bo trudno jest tą trwałość projektu. Można, urzędy morskie jako odpowiedzialne statutowo na wybrzeże powinny ze swoich środków takie wydatki pokrywać, w tym refulacja, zabezpieczenia, ostrogi, progi spowalniające czy rozbijające fale. Niestety Urząd Morski w Szczecinie nie posiada takich środków. W tej chwili rok rocznie spłaca jeszcze należności dla poszczególnych gmin z tytułu podatku za wewnętrzne wody morskie i na dwa lata, na ten i przyszły rok, bo to jest rozłożone do końca 2013 roku, te zobowiązania plus inne wydatki związane z gazoportem pochłaniają gro
czy właściwie wszystkie środki i na pewno nie możemy tutaj też liczyć na pomoc. Co do promenady, oczywiście wszystkie usterki są spisane, czy większość. Dajemy czas zimie. Trochę żałujemy, że tego mrozu nie ma, bo dałaby w kość jeszcze temu egzotycznemu drewnu, bo podobno miało się wykazać trwałością znaczną na zmiany pogody, mrozy, zasolenia, wiatry, etc., etc. Więc im gorsza pogoda, tym lepiej, tym bardziej, że jest 3 lata gwarancji i każda zima pokazywałaby nam, czy rzeczywiście to drewno i inne materiały użyte spełniają swoje role. Natomiast to, co już widzimy, mówimy tu o położeniu kostki kamiennej, płyt niektórych, ale także drewna. To wszystko oczywiście mamy spisane. Powtórnie w marcu czy w kwietniu spiszemy. To musi być wykonane do końca maja roku bieżącego. To, co już stwierdziliśmy. I w kolejnym czasie i kolejnych latach, tak długo jak jest trwałość, tak jak jest określone to na 3 lata gwarancja, to wykonawca będzie musiał ze swoich środków te tak zwane niedoróbki poprawiać. Mam pytanie o Galerię Molo. Czy miasto już sobie odpuściło uczestnikę, czy jakieś inne źródło finansowania rozpatrywane? Z Galerię Molo chcemy i będziemy budowali. Kwestia sfinansowania, znalezienia środków. To nie są małe środki, rząd wielkości około 17 milionów. Tyle musi kosztować budowa w tym miejscu tego obiektu pięknego. Natomiast no niestety kosztochłonnego z powodu położenia musi być opaska od strony wody, żeby taki sztorm nie zabrał galerii. Tam są podpiwniczenia, tam są miejsca na cele publiczne, czyli ratownictwo morskie, ratownictwo medyczne, magazyny dla WOPR-u lub innej jednostki organizacyjnej, która ratownictwo morskie może przeprowadzać. No i 3 kondygnacje w parterach, w podziemiach jeszcze miejsca parkingowe i 3 kondygnacje gastronomiczno-handlowe z opcją na drugiej kondygnacji zmieniamy trochę przeznaczenie. Chcielibyśmy zrobić może rekreacji trochę więcej, ewentualnie klub, bowling, coś w tym stylu. Albo sauny, jacuzzi z widokiem na morze. W każdym razie jakąś inną formułę przyjąć dla zagospodarowania drugiej kondygnacji. Środki mogą i pewnie będą pochodziły z 2 źródeł. Składamy powtórnie wniosek do Jessiki. Jesteśmy po rozmowach z panem marszałkiem. Wybieramy się w miesiącu lutym na spotkanie wszystkich zainteresowanych stron, czyli Urząd Marszałkowski, Bank Ochrony Środowiska jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich. Mam nadzieję, że Bank Ochrony Środowiska już właściwie odczytuje swoją rolę w tym projekcie. Nie jako bank, który jest kredytodawcą, a jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich, czyli jako instytucja, która miała być w swoim zamierzeniu i powinna być takim partnerem dla samorządów w celu realizacji inwestycji takich rewitalizacyjnych, a także Europejski Bank Inwestycyjny jako główny przekaziciel środków z funduszy europejskich. Takie spotkanie będzie w lutym. Chcielibyśmy częściowo sfinansować ze środków Jessiki, a uzupełnić wkładem własnym spółki poprzez podniesienie kapitału, a podniesienie kapitału może pochodzić z funduszy inwestycyjnych. I takie rozmowy również przeprowadziliśmy. Do końca stycznia będę miał pełne rozpoznanie kosztów ewentualnie współfinansowania tych inwestycji przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Myślę, że taka... Bo wtedy unikniemy tego problemu z Bankiem Ochrony Środowiska dotyczącemu restrykcyjnego podejścia do kredytu uzupełniającego. Bo tutaj były największe obawy. Ponieważ nasza spółka ma niewielki kapitał, musiała posiłkować się przedpłatami od przyszłych dzierżawców, a przyszły dzierżawca, kiedy widzi wydmę i właściwie nic się nie dzieje, trudno, żeby wyjął kilkaset tysięcy złotych jako przedpłatę. A
a taki był wymóg banku, czyli w pierwszym podejściu chcieli 100% umów dzierżaw na cały okres dzierżawy przed uruchomieniem pierwszej transzy, czyli przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac, aby osoby przyszli dzierżawcy, wszyscy podpisali deklarację i wpłacili przedpłatę. Rzecz nieosiągalna dla nikogo. Żaden z deweloperów nie jest w stanie wybudować inwestycji, znaczy byłby w stanie, gdyby miał w portfelu 100% umów, to budowałby zaraz obok, pewnie sąsiednią, bo miałby już dochód zapewniony. W każdym razie i chcieliśmy posiłkować się tymi wpłatami i kredytem komercyjnym z banku. I to powodowało te obostrzenia takie jeszcze bardziej. Dlatego chcemy mieć kapitał własny, czyli wzmocnić spółkę. Jeszcze chciałem dodać o N21. W ostatniej sesji w Świnoujściu było takie stwierdzenie, że Międzyzdroje wycofały się z poręczenia dla tej. Międzyzdroje nigdy się z niczego nie wycofywały, ponieważ nigdy i od początku deklarowały, że takiego poręczenia nie udzielą. Było to moje stwierdzenie w tej materii było od początku proste i jasne, z prostej przyczyny. Wkład własny R21 do projektu to 17 milionów złotych. Aby mieć ten wkład własny, trzeba poręczyć ten kredyt na 17. Gminy poszczególne z projektu deklarowały takie kwoty. W tym Kamień Pomorski, na terenie którego będzie przesypownia, czyli będzie miał wprost korzyść, ponieważ zyska na transporcie. U siebie będzie miał przesypownię, czyli w kosztach, które będą ponosili potem użytkownicy, czyli mieszkańcy, nie będzie można zapisać kosztu transport. A my 100 kilometrów prawie wozimy, tak, do Słajsina, 95 kilometrów. W związku z tym my mamy koszt znacznie większy i powiedziałem, my nie będziemy poręczali, nie tylko dlatego, że mamy inne koszty większe niż Kamień Pomorski, ale dlatego, że my mamy na poręczenie udzielone na szlak żeglarski, bo taki wymóg tego projektu z projektów kluczowych jest, aby inwestycje poręczyć, a wszystkie poręczenia zgodnie z rozporządzeniem z 23 grudnia 2010 roku liczą się jak kredyt. W związku z tym poręczenie, które jest jednoroczne, bo zadanie jest jednoroczne, w całości liczy się jako kredyt przyszłego roku, czyli przekroczyłbym zobowiązanie, to 15% wskaźnik. I od początku mówiłem, nie mogę poręczyć, bo nie mogę przekroczyć wskaźnika. Zwróćcie się do innych gmin, bo ich jest 27. Międzyzdroje nie mogą tego zrobić. I nie mógł tego nikt stwierdzić na sesji w Świnoujściu, przynajmniej nie powinien, bo to moje stanowisko było wyrażone od początku, kiedy była mowa o poręczeniu. Chyba że te osoby nie uczestniczyły w tych spotkaniach, a z tego co wiem, delegaci Świnoujścia są obecni na tych posiedzeniach. Więc jak gdyby może pomylono, ktoś zapomniał. W każdym razie nigdy nie deklarowałem poręczenia, bo go zrobić nie mogę. Pomijam, że nie chcę. To jest 3 zł od mieszkańca, 6,5 tysiąca, niespełna 20 tysięcy złotych. Bo to jest 3 zł na mieszkańca w każdej gminie. Świnoujście pewnie płacą około 120 tysięcy. Tak, tak. No wiecie Państwo, no nie mam wpływu na to, że ktoś skopiował cudze pomysły gdzieś tam na świecie i w kraju, w Bydgoszczy też na Moś. Jakaś moda teraz nastała, że wszyscy wieszają te kłódki. Ale wiecie, no to jakoś, ale to dobrze świadczy o młodym pokoleniu, a może nie tylko młodym, że miłość w narodzie jest nadal i będzie. Chciałam zapytać o schody na Karczą Górę, bo trasa się rozpisywała wcześniej. Woliński Park miał wobec tych schodów plany. Na razie nic nie widać. To jest pierwsze pytanie. Drugie dotyczy cmentarza tego nowego, który u nas jest już, można powiedzieć, ogrodzony, ale nieskończony. Co jest przyczyną? Co do schodów, panie redaktor, wykonawca, bo to jest wiadomo, że prowadzi cały przetarg i procedurę inwestycyjną Woliński Park Narodowy, to jest jego teren. Środki na ten cel mieli zabezpieczone, mimo że się zmieniła teraz struktura
są już teraz, no, mają osobowość prawną, mogą pozyskiwać i wydatkować środki. Kiedyś musieli wszystkie odprowadzać do Skarbu Państwa i ewentualnie liczyć na dotacje. W tej chwili są gospodarzami własnego budżetu. Oczywiście w pierwszej części będzie to dotacja jeszcze, ale pewnie mają pomysł na pozyskiwanie. Ja się śmiałem, że będzie można się przejechać na żubrze niedługo. Albo można będzie zbierać runoleśne, którego przez lata nie można było z różnych powodów zbierać. A teraz, kiedy każdy będzie odpowiedzialny za pozyskanie pieniędzy, to pewnie te obostrzenia będą bardziej, mniej restrykcyjne. Czyli pewnie będzie można też odwiedzać. Oczywiście mówię o szlakach, a nie o dzikiej turystyce, jakiejś tam rozbijaniu namiotów. Ale będzie pewnie pomysł na zarabianie lepszy. I po prostu przetarg nie wyłonił wykonawcy, nikt się nie zgłosił. Mam nadzieję, że w najbliższym się ktoś zgłosi i te schody będą wykonane. Ale to z tego, co wiem, to my to wiemy od dyrektora Lewickiego z Wolińskiego Parku Narodowego. Natomiast co do drugie, cmentarz. Cmentarz jest, nie wykonano tylko alejek niektórych z Polbruku. To jest ostatnie zadanie, które nie zostało dokończone. Ale z prostej przyczyny, my w tej chwili uważamy, że przekazaliśmy środki dla Zakładu Ochrony Środowiska, który jest gospodarzem cmentarza, ma wprowadzić program, który umożliwi no już taką logiczną, perspektywiczną możliwość pochówku według pewnego porządku, bo no, na starej części nie zawsze o tym myślano. I pojawiają się osoby, często dwie różne osoby posiadające tytuł do tego samego miejsca pochówku. I chcemy teraz ten program, on musi uporządkować te wszystkie zaszłości. I alejki będą wykonywane w momencie, kiedy dokona się pierwszych pochówków. Tam będzie oczywiście, będzie to utwardzone, możliwość dojścia. Ale nie chcemy wykonać alejek, a później będą prowadzone jakieś tam prace jeszcze ziemne. Ale w najbliższym czasie pierwsze dojścia będą wykonane. To jest jak gdyby, że tak powiem, drugi etap, może trzeci, bo ten cmentarz i tak robiliśmy już w dwóch chyba etapach, także to trzeci etap. W tej chwili na rozpisce inwestycyjnej nie ma, ale przyznam, że zapomniałem. Mam inne przedsięwzięcia, więc dopiszę również. Dziękuję. Chciałbym jeszcze zapytać, jeśli można, o opłaty klimatyczne. Czy gmina Międzyzdroje pobiera opłaty klimatyczne, czy otrzymuje jakieś opłaty klimatyczne z obiektów na Białej Górze i z byłego środka Rady Ministrów? Przez rok, nie, o 3-2 lata ostatnie nie otrzymywaliśmy. Musieliśmy zmienić uchwałę Rady, bo w ustawie jest, literalnie są wymienione miejscowości, które mają prawo uzyskiwać opłatę. Na tą sesję idziemy. Tak, i zmieniamy. I niestety nie wpisano Białej Góry, bo nie miała żadnej osobowości, tak? Był Woliński Park i Rada Ministrów, jej ośrodek, no nie była w wykazie miejscowości, były Międzyzdroje. Więc jak, a pobierano na przykład w Grodnie 2 i musieliśmy zwrócić część pieniędzy, ponieważ nie była wymieniona Grodno 2 jako miejscowość, a nie leży na terenie Międzyzdrojów gminy i mają w tej chwili status osady. I w tej chwili będzie można, literalnie będą wymienione jako miejscowości, w których można pobierać opłatę miejscową. To znaczy ze środków tam umiejscowionych. To teraz Rada decyduje, a nie wojewoda jak wcześniej. Tak. Decyzja była po stronie wojewody. W tej chwili w uchwale Rady zapisujemy, będzie można uzyskiwać wpływy. Czyli Woliński Park Narodowy będzie odprowadzał również... Tak. Jeżeli będzie taką działalność prowadziła, nie powinien. No ale jest tam ośrodek jakiś przeznaczony dla studentów, jeśli nie będą przybyć. Jeżeli nie w celach jakichś naukowych, tylko pobytu turystycznych, tak, powyżej 24 godzin, no zobaczymy, to zmierzymy się dopiero i zapytamy. Kto przyjechał, w jakim celu do tego ośrodka. No ale statutowo to wiadomo, nie mają w statucie prowadzenia działalności turystycznej, tylko mają edukacyjną i tam inną. Tam są archiwa państwowe, więc wiadomo, obiekty takie, które no, wpisują się w statut
Wolińskiego Parku. Panie burmistrzu, kolejne pytanie. Dokończenie kanalizacji w sołectwach. Jak sprawa wygląda? Dokończenie kanalizacji w sołectwach? Są budynki, które po prostu nie są podłączone i nie mogą być podłączone. A przybywa nam mieszkańców również, przebudują się. Coraz więcej bogatych ludzi inwestuje na naszych terenach i no niestety ta kanalizacja stanęła w miejscu i... Przydomowe przepompownie w tej chwili, ponieważ jak wszyscy wiemy, jaki tam jest teren i często no, grawitacyjnie się nie da odprowadzić ścieków i konieczne, i to strasznie podraża nam tą inwestycję, trzeba by było takie przepompownie robić, aby pokonać pewne wzniesienia. Krótko pojawiło się światło w tunelu, kiedy mogliśmy z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska współfinansować w części inwestycje na terenie poszczególnych prywatnych nieruchomości. Natomiast, jak wiemy, ustawodawca zlikwidował Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i włączył te środki wprost do budżetu. Oczywiście to są pieniądze znaczone i można je wydawać tylko na ochronę środowiska, ale nie ma możliwości dofinansowania na prywatnych posesjach. Dlatego też na poszczególnych odcinkach wykonamy tylko na terenie naszym, czyli możemy doprowadzić do granicy działek te inwestycje. Mam nadzieję, że nas wkrótce będzie na to stać. Czy może już oddamy głos tym? Krótkie, jeśli mogę, panie burmistrzu. Wytworzyła się jakaś taka dziwna maniera w wielu gminach, w tym także gminie Świnoujście i gminie Międzyzdroje, żeby w planowanych budżetach przeszacowywać wielkość sprzedaży nieruchomości. Ja rozumiem, że w oparciu o to, o te kwoty buduje się cały budżet i wszystkie założenia, które wyglądają bardzo ładnie. Inwestycje no, potrafią zbudować mieszkańców, żeby władze starały się robić wszystko jak najlepiej. Ale w efekcie później budżety są wielokrotnie zmieniane. To samo było w zeszłym roku w Międzyzdrojach. Tak samo zawsze jest w Świnoujściu. Państwo chyba 13 milionów ze sprzedaży Świnoujścia. W roku 9800. Czy 9800, Świnoujście aż 53 miliony. Co jest niebywałymi kwotami w momencie, kiedy wiadomo, że... Już panu redaktorowi odpowiem. Nie jestem adwokatem innych burmistrzów i prezydentów, natomiast wielu z nich przyznaje rację. Ponieważ niektórzy z radnych naszych również mieli o to do mnie pretensje, mówiąc, dlaczego ty wpisujesz człowieku po stronie dochodów majątkowych kwoty, których na 95% nie zrealizujesz. Z prostej przyczyny. Ponieważ aby aplikować o środki zewnętrzne z Unii Europejskiej lub inne fundusze zewnętrzne, należy wpisać zadanie do budżetu. Należy wpisać 100% wartości tej inwestycji. I przypuśćmy, gdy Międzyzdroje wpisują szlak żeglarski, to mają po stronie wydatku 10 milionów, po stronie dochodu 4 miliony złotych, tak? A 6 milionów muszą pozyskać z dochodów majątkowych, chyba że mają tak dużą nadwyżkę między dochodami a wydatkami bieżącymi. W związku z tym wpisują sprzedaż 6 milionów, żeby to zrealizować. I mówię to na etapie nie tylko już realizacji, na etapie wnioskowania o pieniądze. I nigdy nie mają pewności, czy dostaną te pieniądze, ale gdyby ich nie wpisali, to nie mogliby aplikować o środki. W związku z tym wpisuje się wszystko, o co się człowiek stara i w momencie, kiedy uzyskuje dofinansowane na poszczególne, to te realizuje, natomiast resztę wycina. Ale żeby móc zabezpieczyć wkłady własne i wszystkie wydatki, to musi mieć pokrycie w budżecie. Pokrycie wpisuje z dochodów majątkowych, bo ma takie prawo, bo taki majątek na tą wielkość ma. To nieprawda, że tyle zrealizuje, chyba że wpisuje inwestycje tylko własne, które chce z własnych środków, które nie wymagają, to znaczy, które nie mają dotacji zewnętrznej. Wtedy można rzeczywiście budować, iść dwoma drogami. Wpisuje szereg inwestycji, bo chciałbym je zrealizować i pokrycie mam z dochodów majątkowych, ale w momencie, kiedy nie realizuje dochodów, to ich nie realizuje. I z góry mówię uczciwie Radzie i mieszkańcom, jeżeli będę realizował dochody, to będę realizował te przedsięwzięcia. Ale jeżeli nie uzyskam, to będę musiał wycinać. Oczywiście określamy priorytety. Z tej zrezygnuję w pierwszej kolejności, w tej z drugiej, a w tej trzeciej.
ale wszystkie, które są środkami z Unii lub z województwa, z każdych projektów, muszą być wpisane po stronie również dochodów. I stąd wpisujemy dochód majątkowy, a później tylko, potem urealniamy, tak? Dostaliśmy na 3 inwestycje, to te 3 zostają, resztę wycinam. Jest to normalne narzędzie, bo inaczej by nie mógł wnioskować żaden prezydent burmistrz. Musi mieć pokrycie. I się godzi na taką fikcję. I to wszyscy o tym wiedzą w Radzie. Bo my to głośno mówimy. Słuchajcie, my musimy to wpisać. Ja nie wiem, jak dostanę, to zrobię. Tak samo jak przy Polnej, tak? Ja wpisałem 1 000 000 po stronie dochodów, 4 000 000 po stronie wydatków i dochody po stronie sprzedaży. Nie dostanę 1 000 000, a wy decydujecie. Dokładamy ten 1 000 000 ze swoich, czy rezygnujemy i w przyszłym roku składamy wniosek. Jeżeli powiedzą nie, nie, kochany, bez dofinansowania nie rób, to ja mogę zdjąć dochody z tytułu sprzedaży, bo tego nie będę realizował zadania, tak? To jest normalny mechanizm. To nie jest taka obietnica jak na ołtarzu. I słuchajcie, ja to zrobię na pewno, a potem, o, nie udało mi się. To jest normalne i to nie jest kreatywna księgowość czy jakaś. To jest zapobiegliwość zwykła. Jeżeli chcę o coś i się staram, to muszę pokazać, że mam szansę na pokrycie wkładu własnego. Także jestem po trosze adwokatem, ale cieszę się, że to pytanie padło, bo czasem się zżymam, jak ludzie mają pretensje do moich kolegów i do mnie, że coś takiego wpisują. No, nie wpisujemy dlatego, że nam się podoba 60 milionów, a 50 mniej nam się podoba, że udowadniamy. Gorszym dla prezydenta czy burmistrza jest konieczność wycinania czegoś, bo wtedy się musi tłumaczyć. W momencie, kiedy powstaje budżet, to tych zainteresowanych jest niewielu. Aha, ile tam wpisała, jest moja ulica? Nie ma, oto świnia. I to na tym się kończy i zaczyna zainteresowanie. Ale w momencie, kiedy przychodzi na sesji konieczność wycinania, to dopiero słyszymy. I nikt by sobie fikcji nie robił, żeby sobie dodać jak gdyby splendoru tworzenia budżetów 100 czy 500 milionowych. To jest działa w drugą stronę, panie redaktorze.